Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w tym specjalnym odcineczku z W9. Moi drodzy, zaatakował nas Hunterwelt. Hunter, Hunter, Hunterwelt. No i, droż, wiecie, to tak wydaje mi się, że ostatnio dużo pisałem różnych rekrutacyjnych PW. Doszli do nas i Miszka, i Ozymandias, i Nar. Nara Rambo zrekrutował, i Kozik się pojawił. No i pisałem też do nich, no to tam wypisywali. I ocy to są dużo lepsi, w ogóle, tej ich trochę podpuściłem i powiedziałem, że są tacy lepsi, że nas nie atakują, bo się boją i atakują tylko jak my wychodzimy na lochy. Różnica jest 500 czci. Jak wygląda ich siła ataku? Nie zaakceptowało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób nie zaakceptowało. U nas Ozi jeszcze nie może, a Nar może już nie zdążyć, bo on przed 23 wieczorem rzadko. Kiedy się pojawia, ee, jak widzicie ma to zazębienie, 12.44 był, no to w sumie mógł zauważyć już ten atak, bo ten atak 12.38 się włączył. Chyba, że akurat na styk wyszedł i, o, i te 5 minut się tam świeciło, świeciło i wyszło, nie? Więc nara może zabraknąć. Katapulty są załadowane u nas i u nich na bank też. I ja załadowałem nasze. U nich na bank jest też za, załadowana. Na bank na milion procent, więc zobaczymy, jak będą strzelać. Zostaną w zasadzie jeszcze chyba minutka oczekiwania. Sprawdzimy sobie szybko, czy to już wszystko zrobiłem dzisiaj na W9. Czy kowal jest zdany? Zdany. Koło zakręcone. Portal walnięty. Tu portal też walnięty, więc wszystko jest ładnie i pięknie. Oczekujemy sobie generalnie teraz na raporcik bitwy, który lada chwila, lada moment nam się pojawi i zobaczymy gdzie walną grzybole, gdzie walną szrumy i jak zakończy się ta bitwa. Nie ukrywam, fajnie by było wygrać tą obronę, bo część zdobyta z obrony jest super, bo i oni dużo stracą i my dużo zyskamy, więc podwójna korzyść dla Gildi. Ale zobaczymy, no. Średni level gildii 303, natomiast tak jak mówię, Ozzy nie może jeszcze dołączyć. Nar się troszeczkę spóźnił. U nich te levele, które nie dołączyły, to są trochę niższe levele, tak? 296, 286, czy tam 240, to to są niższe levele. Natomiast liczbowo, liczbowo jesteśmy bardziej aktywni, bo u nas nie ma tylko dwóch osób, u nich pięciu, więc jest przewaga, no i patrzymy, moi kochani, sharpshooter. Zobaczymy, dostaje kryty na ryj od Zingi, ileż tych krytów przyjął i niestety nie dał rady. Jezu, grzyb zmarnowany w takiej sytuacji, to jest tragedia, moi kochani. Grzyb zmarnowany w takiej sytuacji, to jest nieporozumienie. Zmarnowany półgrzyb, zmarnowany grzyb na coś, co powinien szarp zabić. Szarpie przez ciebie zmarnował się jeden grzybek, jedna katapulta. Jahu, jak zasunął. Pokonał zwiada wojownik. Zobaczcie, siła wojownika. Zobaczymy, no te doły mają mocne. Zobaczcie. I drugi grzyb zmarnowany tak nisko. No, na szczęście ich pierwszy grzyb też już zmarnowany. My jeszcze mamy jedną katapultę, a oni jeszcze dwie. <grymne> Zobaczymy, gdzie strzeli katapulta. Pojedynek zwiadowców. Setorix. Wyciągnie to, czy nie? Ach, jeszcze żyje. Unik. Niestety nie. Blue Groszek musi dobijać. To mam nadzieję, że ta trzecia katapulta nasza dobrze trafi. O jezu, coż to było? Blue Groszek, <laughs> morderca magów. Mam nadzieję, że ta trzecia katapulta nasza trafi trochę wyżej, i że zaraz trafi ich katapulta w coś naszego znowu, bo na razie my już w zasadzie mamy jedną tylko katapultkę przed sobą, a oni całe dwie, więc. Teraz jest czas na pewno na drugą ich katapultę. Halo, policja. Dajcie drugą katapultę. Unik. Blok. No ileż tych bloków zasadzi ten Orili? No patrzcie, normalnie prawie jak zwiadowca. Gdzie jest ich druga katapulta? Potrzebujemy jej natychmiast! Lucyfer się nie daje. Lucyfer wali uniki. Skończyło się szczęście wojownika. Gdzie jest ich druga katapulta? Boję się, że zaraz wystrzeli trzecia nasza i będzie pech. Jeju, co ci wojownicy robią? No, chyba ich pogrzało trochę. 5800 szczęścia i zasadza kryty i bloki. No, zobaczcie. Dobra, jest ich druga katapulta, trafiła na Sebiksa. Dobry ten Wejwo. 11800 siły, zobaczcie. 900 HP. Sebix przy nim to jest po prostu jak ta łajza, <laughs> jak ta łania, ten wojownik, no niestety nasz trzeci grzyb trafił w Vejo, no i teraz modlimy się o to, żeby nasz, żeby ich trzeci grzyb trafił szybko, jak najszybciej w kogoś od nas, szybko jak najszybciej. Trochę przyspieszymy. Jest trzeci grzyb w zera. No dobrze. Na 284. się grzyby. Yy, zużyły katapulty i zaczyna się walka. Pizolek Milion 100, 1 800. O Jezu, 4 miliony. Dlaczego kryta nie walnąłeś w pizolek? Jogi. Tu też duże nieszczęście. Ale co zrobić? Czasem i tak w życiu bywa, na walki Gildi to jest 50 na 50, więc pojedyncze przypadki szczęścia nie powinny mieć wpływu, ale to jakieś fatum. Gdzie są nasze kryty, moi drodzy? Znaku, rozwalisz leile. W życiu! Nic żeś prawie nie zabrał, znaku. Wstydź się. Wstydź się, znaczku, wstydź się! Przemor dobrze dobił chociaż już tyle było jego. No, walka zwiadowcy na zwiadowcy. Paksjor prawie dał radę, ale to jest tylko prawie. Milion 200 versus 4 miliony, 3 miliony versus 2800. No i niestety Magic... To są takie pojedyncze hity, które, które mają wpływ na walkę, bo to są takie przypadki, w których. Ledwo, ledwo ktoś przeżywa i zadaje hita, którego już nie powinno być. 10 takich hitów stwarza przewagę, nie wiem, dwóch e, przeciwników. Tu pięknie Rabbit docisnął. Och Jezu. No i tu szkoda tego hita, bo jeszcze browarek oberwał. I jeszcze za dwie bańki browarek odebrał. Jeju. Jakiś kurde magiczni wojownicy tam są. Walą normalnie więcej bloków niż zwiadowcy. No zobaczymy, jak siwy sobie poradzi. No niestety, siwy nie jest magicznym wojownikiem. Siwy jest standardowym wojownikiem, który nie robi bloków. No, udało się. Jeden zrobić, ale. Dobrze, dobij tego zwiadowcę. Dobrze. Teraz, mag, to jeszcze go trochę pociśniesz. Dobrze. Ej. Mak namaga. Pojedynek. Uczciwych hitów. Zwycięstwo Kido. I niestety zemsta od razu Dunko. Co za pojedynek, moi drodzy. Jeden za jeden. Zbliżamy się już do trzysetek. Jesteśmy już w zasadzie w połowie bitwy gdzieś mniej więcej. Trzysetka już u nich jest. U nas jeszcze nie. U nas jeszcze Roxik tutaj. Masakruje troszeczkę, ale oj, dostał dwa hity. Na pysko, Jantara ma tarczę z nowych tych epików. Ale to chyba pierwsza kolumna. Ale ładnie wygląda. No czy ten wojownik w końcu będzie nieszczęśliwym wojownikiem i natrafi na nasze uniki? Nitrus unikaj, chłopie unikaj, skacz w lewo, skacz w prawo. Gibaj się na wszystkie strony, dobrze. Nitrus już też 300, czyli wskakujemy już w ten etap. graczy 300 plus w tej bitwie. Zobaczymy, sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nagrywam na żywca. Tu trochę zwiadowców przyspieszymy. Nitrus to wygrał, ale draka. Zwiadowców będziemy trochę przyspieszać, bo ...bo to są długie czasem walki. Znowu zwiadowca na zwiadowce, Risrat nie poradził sobie, ale smokejek tutaj wszedł. Szkoda, że ten pierwszy hit był troszeczkę za niski. Mógłby jak jeden więcej hit zadać. Mikard, znowu oni zaczynają. I to jest taki kolejny pech, w którym widzicie, Mikard zadaje dwa hity mniej niż powinien. Kary. Teraz jest czas na porządnego wojownika. Ale co z tym porządnym wojownikiem się dzieje? Dlaczego on dostał 11 milionów na no to jest... Zwiadowca na zwiadowce. Już jest 320 level u nich. U nas 306. Odyseusz nie dał rady. Ledwo, ledwo. Kozik prawie. Ciastkowy tu dobije. To już jest Baku. Jest i nasz NAR, ale NAR będzie z połową Heltu. W sumie to i dobrze, że te grzybowe katapulty się rozstrzygnęły poniżej 300 levela. Jest uczciwsza walka później. Ach, szkoda, że Res minus 68 tysięcy Heltu miał. Naprawdę wielka szkoda. Hekatę dobiła. I padła Sensei. Szkoda tego moi drodzy. Że takie właśnie przypadki są. Tam 60 tysięcy na minusie. Czy u nich 30 na plusie. Ale walczymy cały czas. Wchodzi Nars z połową heltu. Przynajmniej coś tam dobił. No. Tragedii nie ma. Swój damage zadał. Idzie faza. Tu już Lawandula. 325 level już od nich. Baku 326. Lewi. Nie poradził sobie z Baku. Japa. Dobił. Tu już Broiler. Tu już Diarum. Miszka. Dała radę. Kejanik. Kraster. To już jest końcowy zawodnik. To już jest chyba ostatni zawodnik u nich. Ale u nas też zaraz ja się pojawię na liście. Tak, Craster jest ostatni, więc będzie nerwowo do końca. Jest wojownik. Musisz rozwalić gieksa. Gieksa musisz rozwalić lewandulę. Wal uniki. Wal, chłopie, uniki. Unikaj. Nie no, ty zamiast unikać, to przyjmujesz bloki na twarz. I Rent musi walczyć z wojownikiem, co nie jest dla niego korzystnym pojedynkiem, ale radzi sobie wyśmienicie. Magic Z. teraz jest dobrze, teraz jest dobrze, bo Rent ma dobrego rywala, Diarum, Diarum pięknie, jest Broiler, dobrze Silver, pięknie, i wchodzi Diarum, musi dobić i dużo musi go zostać, dobrze, wchodzi Kejanik, Jezu, co tu się stało, Marko, Dlaczego oni zaczynają, dlaczego oni zaczynają, moi drodzy, co za niesprawiedliwość społeczna? Dobrze, dobij go, pięknie. No i zobaczymy teraz Crasters. Craster versus Ice Rockers. Ciekawe, kto ile zdejmie. No tutaj są potrzebne uniki z Uniki z dobrze i kryty. No, półsrockersa muszę zdjąć. No, nie ma takiego bata, moi drodzy. Nie ma już takiej możliwości, żeby ta bitwa była przegrana. Nie ma. A jeszcze może z rockers to wygrać? Nie wygra. Muszę ja. Muszę ja, moi drodzy. Muszę ja. I to jest zdobyta cześć 152. Jest winik, moi kochani. Jest winik. I już w gildiach jest różnicy tylko 200 czci. Jeszcze jeden taki ataczek. I wrócimy na swoje zaszczytne drugie miejsce. Co było? Tutaj zabrakło nam nara 315 level. Ozzy będzie mógł 324 dołączyć już od jutra. Także moi drodzy, będziemy teraz farmić Unterwelta. Dzięki wam serdecznie, mam nadzieję, że trzymaliście emocje do samego końca, tak jak ja. Jest win. Czekamy na więcej. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hejka i pa pa.